Bóle to gra zespołowa, w której biorą udział dwie drużyny z jednym, dwoma lub trzema zawodnikami w składzie. Główną zasadą jest to, by rzucić tak kulą ważącą ponad 700 gram, by znalazła się jak najbliżej takiej małej drewnianej kuleczki, zwanej kuszonką. Właśnie w tej grze rekreacyjnej zmierzyli się samorządowcy z 9 miast sąsiednich w ramach trzeciego już turnieju w Bóle Petang, jaki zorganizowało miasto Czeladź. W turnieju wzięli udział zarówno stali bywalcy, jak i debiutanci z Siemianowic Śląskich, którzy przyjechali, jak powiedzieli, płacić frycowe. Jest to pewnego rodzaju wrażenie, prawda? Bo zawsze jest ciekawość, jak się coś robi pierwszy raz i coś nowego, więc myślę, że to są fajne doświadczenia. No i w ogóle akurat aura też sprzyja, że myślę, że fajna sprawa. Czeladź jako gospodarz wystawiła dwie drużyny, ale jak podkreślają zawodnicy organizatora imprezy, ta rola obliguje czeladzkich zawodników do wykazania się pewną gościnnością. Staramy się tak w zasadzie od zeszłego roku gościnnie witać wszystkie drużyny i całej swojej siły, że tak powiem, nie pokazujemy, więc nie zawsze jesteśmy na pierwszym miejscu, tylko dlatego, że jesteśmy gościnni. Sędzia główny zawodów rozwiał natomiast wszelkie plotki, jakoby bóle było sportem tylko dla osób starszych. Powiem tak, jest to może gra najbardziej lubiana przez starszych, ale jest to gra dla wszystkich, którzy potrafią rzucić na odległość około 7 do 10 metrów kulą metalową, ważącą, było nie było, ponad 700 gram. W trzecim turnieju udział wzięło 10 drużyn i jak podkreślają organizatorzy, z każdym rokiem impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku najlepsza okazała się ekipa z Sosnowca, a zeszłoroczni zwycięzcy, czyli samorządowcy z Mierzęcic, musieli zadowolić się tym razem drugim miejscem. No ale nie o miejsca przecież tutaj chodzi. Istotna jest dobra zabawa. W końcu bóle to jeden z najpopularniejszych sposobów rekreacji na świecie.